Dobry Państwu, mówi Jacek Kubowski, jestem superwizorem grupy TROP. Dzisiaj będę rozmawiał z moją przyjaciółką Jolą Czernicką, szefową Fundacji Iskierka. Dzień dobry Państwu, cześć Jacusiu. Dzień dobry, dzień dobry. Będziemy rozmawiać o dialogu. Pomyśleliśmy w TROP-ie, że zaprosimy Ciebie, no oprócz tego, że razem z nami pracujesz, że mamy wiele rzeczy wspólnie, to dzisiaj bym się chciał skoncentrować na takiej magii rozmowy, która no, robi niezwykłe rzeczy. Ula Dąbrowska w swojej książce w pewnym momencie przytoczyła badania. Przebadano parę tysięcy kobiet w Stanach z rakiem piersi. Tam okazało się, że gęstość kontaktów społecznych, czyli rozmów, bycia z ludźmi, przedłuża życie. Mam wrażenie, że ty robisz coś bardzo podobnego. Twoja fundacja pracuje z dziećmi chorymi na raka. Z tego, co wiem, istotą pracy twojej fundacji jest rozmowa. Oh, ale się wzruszyłam. To tak, to w ogóle myślę sobie, że to jest istotą, jest rozmowa i nie tylko w mojej pracy. Myślę, że to jest takie ważne. Ja nie lubię tego słowa narzędzie, ale no, jest ono ważne w rozmowach, w budowaniu dialogu, w słyszeniu się nawzajem, w słyszeniu potrzeb, które są w danej chwili ważne dla tej drugiej osoby. To, co jakoś mi rezonuje, to co powiedziałeś a propos sieciowania i że to jakby ta jakość tych sieci, kontaktów wydłuża życie. Ja sobie myślę, że z tymi naszymi rodzinami i dziećmi jest bardzo podobnie, że jak są dobre relacje, jest dobra jakość, tworzy się przestrzeń, gdzie te dzieci mogą być sobą, gdzie one mogą wyrażać siebie, swoją ekspresję, że się tworzy taką, ja bym powiedziała, współtworzy przestrzeń do rozmów, do zabawy, do śmiechu, do radości. To są wszystko te elementy, które w moim odczuciu podnoszą jakość życia. A jak jest dobra jakość życia, no to ona ma też wpływ na to, jak długo żyjemy i to się być może w tych badaniach, o których Ula mówi, przekłada. Więc jakoś mi blisko jest bardzo do tego. Ja mam takie wrażenie, że u Ciebie ta rozmowa, dialog, rozmowa, kontakt, relacje osobowe, one są po prostu jakimś kamieniem filozoficznym, jakimś medium, które ogarnia wszystko, ponieważ ja widziałem u Ciebie ludzi biznesu, którzy dzięki rozmowie, czy z dzieciakami, czy z Wami, czy z rodzicami, pomagają, angażują się i mówią, że więcej dostali niż dali. Widziałem artystów, którzy przyjeżdżają na Twoje koncerty. No jeden z nich, w pewnym momencie znana postać, powiedział mi, że to jest jakiś szok, ponieważ on jeździ w różne miejsca, w których trzeba pomagać i charytatywnie coś robi, ale u ciebie on przyjeżdża dla radości. Mówi, dzieci z rakiem i radość, a mówi, po prostu my się tam wszyscy rechoczemy ze śmiechu, bawimy, śpiewamy i to jest wszystko w kontekście tej, no, tej tragedii, która się w życiu tych dzieciaków zdarza i często się kończy czymś bardzo okrutnym, ale często dzięki temu kończy się właśnie wyzdrowieniem, właśnie jakąś radością. Widziałem prezydentów miast, którzy się wygłupiali na scenie i śpiewali. No i wszystko mam wrażenie, że ty, że w ogóle w twoim otoczeniu ludzie doprowadzają rozmową, ale że ty też taka jesteś, że ty rozmawiasz. Nawet zwierzałem się niedawno komuś, że Jola ma taką metodę, która mi się bardzo podoba, że w momencie, kiedy z kimś coś następuje, jakaś relacja, to Jola mówi, musimy się umówić na kawkę. I to jest ta magia spotkania, rozmowy, z której nagle coś wynika. Bo ja teraz tak myślę sobie, jak to uporządkować. I jedno to tak, jeśli chodzi o mnie, to faktycznie jest tak, że ja uwielbiam kawkować, jeśli można tak się wyrazić, z ludźmi. Lubię słuchać, jak oni widzą, jakie oni mają pomysły, a ja sobie tak siedzę, słucham i myślę, jak to połączyć, jak utkać tą
sieć, tą nitkę, żeby nagle z tego za chwilę dobre działanie czy spotkanie było, i to jest to duża radość tym, ale i też duża przyjemność w ogóle spotykania się z ludźmi, bo to jest coś, co mnie też ładuje i nakręca w takim pozytywnym znaczeniu, bo nagle słyszę o tym, kto coś robi, jak robi, i ja się też tym inspiruję. Myślę sobie, że to jest taki, bym powiedziała, trochę handel wymienny. Z drugiej strony, jak mówisz o tym współtworzeniu dla mnie, o tych koncertach, to ja mam poczucie, że każda osoba, która bierze udział w tym wydarzeniu, że ona go współtworzy. I dla mnie to jest trochę rozmowa właśnie o tym, jak my możemy to razem zrobić, co jest ważnego dla ciebie, dla mnie, dla dzieci, dla rodziców, dla artystów. To jest trochę o uważności, ja bym powiedziała takiej tropowej, empatycznej. I to jest coś, co mam takie poczucie, że jak ludzie współtworzą i mają poczucie wpływu na to, co robią, jak robią, to też biorą za to odpowiedzialność, i wtedy mam takie poczucie, się tworzy taka magia, że nam wszystkim zależy, żeby wyszło dobrze, i że największym odbiorcą tego doświadczenia są dzieci, bo to one potem wracają na oddział, nakręcone pozytywnie, doładowane, opowiadają, mają o tym, co się wydarzyło, i też opowiadają tym dzieciom, które nie uczestniczyły w tym wydarzeniu czy innym, ale są też takim motorem inspirującym do tego, że to jest chwilowy stan, który może być gorzej u ciebie, za chwilę będzie lepiej, też będziesz uczestniczył w tym. I to jest taki, no dla mnie, brakuje mi słowa takiego jednego, żeby to jakoś nazwać, ale myślę, że wzajemne inspirowanie, współtworzenie, ten dialog, on się odbywa na każdym poziomie, i że to trochę to jest tak, że ja rozmawiam z dzieckiem, my rozmawiamy z dziećmi, z rodzicami, z lekarzami, ale oni wszyscy między sobą też rozmawiają, i że to jest ta sieć takich dobrych rozmów, no, które inspirują każdego i jakby dodają takiej siły do działań. A to, co sobie jeszcze myślę, jak mówisz o tym, że ludzie są zaskoczeni, że tam jest tyle radości i że w ogóle te dzieci, które są właśnie chore na raka czy mierzą się z tą chorobą, to wydawałoby się, że one powinny być smutne i nie wiadomo jak. A ja myślę sobie, że to są nasze wyobrażenia, często też jakieś stereotypy o tym, jak jest i jak wygląda oddział. I oczywiście tak też jest, że bywa smutno, bywa trudno, ale tam też jest normalne życie, normalna radość, śmiech. Dzieci właśnie tego bardzo potrzebują, takiej normalności, normalności w rozmowach, w dialogu, o tym, że mogą powiedzieć, że dzisiaj jest im gorzej, a jutro jest im lepiej, a że ich to interesuje. Ja mam takie poczucie, że z tych wielu rozmów, nie tylko moich, ale i też mojego całego zespołu i z dzieciakami, i z rodzicami, i z lekarzami, tak naprawdę wychodzą te istotne potrzeby i my to tylko wzmacniamy, podążamy za tym, pomagamy zrealizować, i mam takie poczucie, że z tego też wychodzą bardzo ciekawe projekty i działania. I myślę sobie, że o tym świecie dziecięcym to tak też mogę powiedzieć, że niedawno wydaliśmy książkę o chorobach, która właśnie pokazuje, jak ten rzeczywiście świat dziecka chorego wygląda z perspektywy i oczami dziecka. I to już nam teraz pokazuje, jak on wywraca do góry nogami właśnie ten stereotyp, i jak wiele osób do nas pisze i mówi, że książka jest super i że w ogóle jak myślały na początku o tym, że o choroba i o nowotworze, to nie, po czym jak przeczytały, to mówiły, że się właśnie uśmiały, popłakały, że to jest książka, która zatrzymuje, jest też refleksyjna, bardzo merytoryczna, no i właśnie pokazująca tak naprawdę, jak jest, nie z perspektywy dorosłego, bo my jako dorośli inaczej to odbieramy, a dzieci też. I to też trzeba mieć na uwadze. Jak rozmawiałem z Bogusiem Janiszewskim, to wszystko wskazywało na to, że ta książka powstała z rozmów. Znowu z rozmów, tak? Z kontaktu, ze spotkania. Jak mówimy powiedziałeś takie słowo, wyłowiłem po drodze, właśnie takie pojęcie, które mi się bardzo spodobało, sieć dobrych rozmów. I że to chyba strasznie ważne, że nie mówimy o jednej rozmowie, tylko mówimy o długofalowych procesach, które są oparte na rozmowach. Prawda? Te rozmowy są jakimiś wydarzeniami, konkretami, to się dzieje, ale one w nas zostają, one trwają, kiedy już przestaliśmy rozmawiać, rezonują w mózgach tych dzieci, w twoich, we wszystkich, którzy się w tym kręcą. Ale ja cię też przytrzymam, bo ty nie jesteś tylko panią prezes od Fundacji Iskierka, jesteś też trenerką, tutorką,
I mam takie wrażenie, że jak prowadzisz warsztaty czy treningi, to także opierasz się na rozmowie, a też bardzo mnie ciekawi twoja praca jako tutora, gdzie ty wspierasz liderów. No lider, osoba, która jest sprawcza, która jest twórcza, która działa. Co ta osoba zyskuje od ciebie? Nie wiem, co ona zyskuje ode mnie, bo to myślę, że trzeba było zapytać liderów, ale myślę sobie, że to, co dla mnie jest ważne w tej relacji z liderem, to przede wszystkim posłuchać i usłyszeć to, gdzie on chce dojść, to, gdzie on potrzebuje mojego wsparcia, jak on to rozumie, a ja bardziej się przyglądam i pytam, jak on siebie widzi w tej roli, co może mu być pomocne, co może być dla niego trudne, po czym on rozpozna, że te swoje działania, cele, które wymyślił, zrealizuje. Ja mam taką metaforę, że ja jestem zaproszona przez tego lidera do spotkań, do rozmów. Ja zadaję tam różne pytania, czasami bardzo trudne, zatrzymujące, a czasami tak, znaczy jakby one służą temu, żeby ta osoba jak najbardziej rozwinęła skrzydła. I dla mnie to jest takie zaproszenie właśnie do takiej drogi, gdzie my przez rok czasu idziemy, rozmawiamy o różnych rzeczach ważnych dla tego lidera. Tam, gdzie trzeba, tego wspieram, wzmacniam, rozmawiamy o różnych sposobach realizacji jego działań po to, żeby jemu było łatwiej. I to, co jest chyba, myślę, największą przyjemnością, to nagle jak dochodzimy do takiego momentu, kiedy ten lider się czuje pewny, wie, że to jest to i robi skok. Mogę z nim skoczyć i latać i patrzeć, jak on leci, jak rozwija skrzydła, jak szybuje i ogląda z góry to, co dla niego ważne, a mogę stać na tej górce i patrzeć, jak on leci i sam to wszystko ogląda. Więc każda z tych ról tak naprawdę jest dla mnie takim, ja bym powiedziała, nagrodą. Piękna metafora. Chciałbym tutaj się bardziej skoncentrować na materii tego, bo mówimy rozmowa. Rozmowa jest czymś, co się dzieje między mną a tobą. Czyli jest czas dla mnie, jest czas dla ciebie. Jak opowiadasz o tym, co robisz z tymi liderami, a myślę, że podobnie jest z tymi dziećmi, to jest pewna rozmowa jakaś dziwna, bo to jest rozmowa w jedną stronę. I mamy to w coachingu, mamy to we wspieraniu, kiedy my się spotykamy, to ty mi o czymś opowiadasz, a potem ja ci o czymś opowiadam. Jesteśmy w tym partnerami, mamy czas dla siebie. Jest moment, kiedy ja słucham, jest moment, kiedy ja mówię. Jak się spotykasz z takim liderem, to ty jesteś w pełni skoncentrowana na nim. I dajesz mu uważność, koncentrujesz się na tym, nie dajesz mu dobrych rad, nawet jak ci przychodzą jakieś myśli, to sprawdzasz, czy podzielenie się tą myślą z nim, jemu to dość da. Prawda? To jest pewnego rodzaju rozmowa. Bo jak ja na przykład coś mam w głowie i chcę ci powiedzieć, to ci mówię, bo to jest rozmowa. Ale jeżeli to jest rozmowa coachingowa, wspierająca, to ja się na przykład zastanawiam, czy to, co mówię, tobie pomoże. Jeżeli nie, to chowam. Dokładnie. To jest, ja myślę, clue tego, o czym teraz mówisz, że ja mogę się dzielić moimi pomysłami, nawet radami, ale zawsze mówię, sprawdź, czy to jest tobie po drodze, czy to, o czym teraz rozmawiamy, będzie tobie służyło. I to jest dla mnie trochę taki kawałek o uważności, o trochę niewchodzenia z moimi butami w czyjeś pomysły, cele, życie, tylko bardziej towarzyszeniu, przyglądaniu się, pytaniu i weryfikowaniu i sprawdzaniu. Czy to jest na pewno to, co jest ważne dla ciebie i czy tak samo też albo podobnie to rozumiemy. Bo myślę sobie, że nawet jeśli nie rozumiemy i jest duża różnica, to kiedy ta rozmowa, znaczy jak ta druga osoba czuje przede wszystkim te dobre intencje, bo to też jest o tym, że ja jestem właśnie po to, żeby jej pomóc, to też naprawdę się tworzy taka relacja, ja bym powiedziała, wzajemnego i słuchania, i korzystania, i dzielenia się. I oczywiście ja jestem w pełni dla tej osoby, ale ja też często jakby dostaję, bym powiedziała, w prezencie różne ich punkty widzenia, ich sposoby radzenia sobie, które ja też jakby z tego czerpię i korzystam i wykorzystuję u siebie w pracy. I tak naprawdę to teraz jest pytanie, kto komu pomaga i kto gdzie w tej rozmowie
z czego korzysta. Ja mam takie poczucie, że to jest taki wzajemny dialog w słyszeniu, w słuchaniu siebie, w uważności na siebie i ciągle w takim sprawdzaniu, czy to jest dobre dla ciebie i dla mnie, czy my tak samo to rozumiemy. Jakoś taki mam, tak mi się to kojarzy. Moja żona Dorotka kiedyś miała takie powiedzenie, trening, z którego trener nic się nie nauczył, jest zmarnowany. No, teoretycznie jak ty pomagasz, to jesteś od tego, żeby pomóc tej osobie. Ale jeżeli masz sama pokorę, nastawienie, żeby się czegoś nauczyć, taką chęć, a oprócz tego przygotowanie, które mnie się kojarzy z przygotowaniem medytacyjnym. Mianowicie, jeżeli przychodzi mi jakaś myśl do głowy, to w czasie medytacji ja ją oglądam i się do niej nie przywiązuję. I mogą płynąć. Medytacja nie jest po to, żeby myśleć. Tak? Tylko żeby się skupić. W momencie, kiedy się pracuje z drugim człowiekiem, trzeba być bardzo podobnie. Przychodzi mi jakaś myśl do głowy, ale się do niej nie przywiązuje. Patrzę, czy ona ma sens, czy nie. Może sobie płynąć. To jest strasznie ważne, bo daje komfort drugiej osobie, że ona może z tego skorzystać, może nie. I to jest specyficzna rozmowa, bo jeżeli my niedługo się znowu spotkamy, bo przyjedziesz i sobie usiądziemy, to będzie taki moment, w którym ja będę ci chciał opowiedzieć o sobie, o moich myślach, o moich przeżyciach, a ty będziesz słuchać, a potem ty o swoich. I to jest dialog, i to jest naprzemiennie, i to jest cudowne. Natomiast skoncentrowany dialog, w którym, znaczy część dialogu, tak? Skoncentrowana rozmowa, w której ty jesteś przez długi czas dla jednej osoby i ona o tym wie, tak jest kontrakt i dzięki temu ona może rozkwitać, rozpuszczać mury, wpadać na nowe pomysły. Ja bym powiedziała, to jest dla mnie największy prezent, jak mówisz, jak mogę towarzyszyć i widzieć w tym rozkwitaniu, jak nagle po prostu ktoś się robi sprawczy, jak ktoś przychodzi ze spotkania i na spotkaniu mówi, udało mi się to, a zrobiłem jeszcze to, ale to było trudno, ale spróbowałem, wykorzystałem te narzędzie i to zadziałało. I to jest, myślę, coś, co mnie też napędza, bo sobie patrzę na właśnie na tą drogę i na ten rozwój tej osoby i to jest niesamowite. To też sobie myślę, że to, co mnie tak gdzieś porusza, to jak sami ci ludzie, liderzy dokładnie, jak sami mówią, wiesz Jola, bo tak słucham, układam te różne rzeczy, mówię, ale wiesz, tego się nie da tak szybko, to jest pewien proces, nie? I sobie myślę, ha, no tak, to jest właśnie, o tym rozmawiamy. I to ja mam takie poczucie, że to jest chyba też ważne dla mnie i dla nich, że oni doświadczają tego procesu i nagle to doświadczanie jakby ma przełożenie na to, co u nich i nagle te, że tak powiem, puzzle zaczynają się składać i to jest coś, co naprawdę jest mocno dla mnie poruszające. Podsumowując ten podcast, udało mi się cię doprowadzić do czegoś takiego, żeby też słuchaczom pokazać, jak paradoksalnie te same narzędzia stosujesz wobec chorych dzieci, wobec zagubionych, wobec nieszczęścia osób, typu rodzice, którym dzieci zachorowały, i wobec liderów, którzy robią jakieś przecudne rzeczy w swoich gminach. Wiem, że to samo robisz na treningach czy na warsztatach, że to jest jakieś magiczne narzędzie, a właściwie nie narzędzie, tylko jakiś rodzaj emanacji pewnej, no, na przykład Rogers nazywa to bycie autentycznością, byciem uważnym, byciem skupionym, w którym paradoksalnie równie dużo dostajesz, co dajesz, ale jednak jesteś skoncentrowana na tym, żeby ten ktoś, dziecko, lider, rodzic, zaprzyjaźniony biznesmen, żeby oni poszli do przodu. Dziękuję ci bardzo. Rozmawiał Jacek Jakubowski z grupy TROP, z Jolą Czernicką, naszą przyjaciółką i prezeską Fundacji Iskierka. Dziękuję bardzo tobie, Jacu, i dziękuję państwu.